Nie przestajesz myśleć o tej osobie. Uwierz lub nie, twoje słowa utkwiły tak głęboko, że być może nie masz pojęcia, w jaki sposób. To tak, jakby w tamtym momencie zaiskrzyło między wami coś wyjątkowego, tworząc więź przekraczającą to, co zwyczajne. Tak, ten moment, w którym powiedziałaś coś na pozór prostego, wystarczył, aby przemienić przypadkowe spotkanie w coś głębszego, bardziej intensywnego, bardziej znaczącego. Od tamtej chwili ta osoba odczuwa ciągły niepokój, pragnienie przeżycia na nowo tamtego momentu, tamtej rozmowy, tego spojrzenia, które wymieniliście. To nie tylko szybko mijające wspomnienie, to obecność, która uporczywie trwa, wypełniając jej myśli w każdej chwili, w każdej sekundzie ciszy. To tak, jakbyś stała się niezbędną częścią jej świata, nawet jeśli nie wyraziła tego słowami. Uczucia tej osoby są intensywne, ale także zdezorientowane. Zastanawia się, co takiego dokładnie powiedziałaś, że miało to tak silny wpływ. Czy to były same słowa, czy może sposób, w jaki je wymówiłaś? A może coś w twoich oczach, w twojej mimice, coś, co odkryło więcej niż zamierzałaś w tym momencie? Tak czy inaczej, nie można zaprzeczyć, że twoja obecność zostawiła ślad, zapach, echo, które nie znika z biegiem dni. Ta osoba czasami próbuje odwrócić myśli, zająć umysł czymś innym. Jednak ty wracasz, zawsze w sposób niespodziewany. Gest kogoś na ulicy, który przypomina twój, muzyka gdzieś grająca, wzbudzająca znajome emocje, zdanie przeczytane w książce, jakby napisane specjalnie dla opisania tego, co czuję do ciebie. Tak, jesteś tam, zawsze, nawet gdy próbuję unikać. To nie jest coś, co można kontrolować. To uczucie, które przekracza granice rozumu i wdziera się do serca bez pytania o zgodę. Ona również myśli o tym, jak się teraz masz, co robisz. Czy przypadkiem również wspominasz ją z taką samą intensywnością? Może tamta chwila także odcisnęła na tobie swoje piętno. Może nie możesz zapomnieć tego, co zostało powiedziane i co zostało odczute. I jeśli tak jest, to istnieje realne połączenie między wami. Połączenie, które choć ciche i dyskretne, nadal rośnie w milczeniu, jak płomień, który nie gaśnie. Jest w niej pragnienie ponownego spotkania, nawet jeśli miałoby to być tylko po to, aby wyjaśnić, czym było to, co czuliście. Wyobraża sobie, jak byłoby ponownie spojrzeć w twoje oczy, jak byłoby usłyszeć twój głos jeszcze raz, może z zamiarem przeżycia tamtej chwili jeszcze raz, a może tylko po to, by przynieść jasność wszystkiemu, co zostało odczute z taką intensywnością. I to właśnie to pragnienie trzyma ją budzoną nocą, wyobrażając, śniąc, tworząc scenariusze, w których możecie się ponownie spotkać, powiedzieć to, co jeszcze nie zostało powiedziane, wyjaśnić to, co wciąż pozostaje tajemnicą między wami. Ale nie daj się zwieść. To nie jest tylko przelotna tęsknota. To coś głębszego. Ta osoba czuje, że w jakiś sposób ujawniłeś jej coś o niej samej, czego wcześniej nie znała. Może pokazałeś jej wrażliwość, którą nawet przed sobą ukrywała, albo obudziłeś w niej odwagę, o której nie wiedziała, że ją ma. Cokolwiek to było, miałeś prawdziwy wpływ i dlatego pozostajesz w jej myślach jako nieustanne przypomnienie, że wydarzyło się coś innego, coś, czego nie można po prostu zignorować lub zapomnieć. Jeśli także to odczuwasz w jakiś sposób, może nadszedł czas, aby zrobić krok do przodu. Może nadszedł czas, aby dać głos tym uczuciom, które zawisły w powietrzu, niewypowiedziane, ale zawsze obecne. Życie ma dziwny sposób łączenia nas z ludźmi, którzy są ważni, nawet w niespodziewany i niezrozumiały na pierwszy rzut oka sposób. Jeśli to połączenie wciąż płonie w tobie, nie ignoruj tego, co twój serce próbuje ci powiedzieć. Połączenie między wami jest prawdziwe i nie można go po prostu wymazać ani zignorować. Jeśli jesteś gotowy, aby zbadać te uczucia, może nadszedł czas, aby stworzyć okazję do ponownego spotkania, bardziej szczerego spotkania, gdzie serce może wyrazić się bez strachu i wahania. Może czujesz, że wiąże się z tym ryzyko, w końcu otwarcie się na kogoś w ten sposób zawsze wiąże się z podatnością na zranienie. Jednak już dotarłeś aż tutaj, już odczułeś wpływ tej osoby w sposób, który nie jest łatwy do zapomnienia. Dlaczego więc nie zaryzykować trochę bardziej? To ciekawe, jak życie stawia nas w obliczu tak nieoczekiwanych momentów, prawie jakby testując naszą odwagę podążania za tym, co w głębi duszy wydaje się słuszne, ale co często wolimy ignorować z powodu strachu przed nieznanym.
Prawda jest taka, że to, czego najbardziej pragniemy, często znajduje się poza naszym bezpośrednim zasięgiem, wymagając kroku naprzód, gestu odwagi, który może zmienić wszystko. A teraz, w tym właśnie momencie, to ty masz ten wybór. Z drugiej strony, trzeba mieć na uwadze, że ta osoba również może zmagać się ze swoimi własnymi lękami i wątpliwościami. Czasami to, co widzisz jako obojętność lub dystans, jest jedynie sposobem na ochronę przed uczuciem, z którym nie wie, jak sobie poradzić. Może bać się, że to uczucie jest jednostronne, że ty nie czujesz tego samego, albo że wszystko jest tylko fantazją stworzoną przez pragnienie bycia blisko kogoś, kto dotknął twojej duszy w tak nieoczekiwany sposób. Ale to, co jest najbardziej szczere w ludzkich uczuciach, to właśnie ta mieszanka strachu i pragnienia. Kiedy pragniemy czegoś lub kogoś w głęboki sposób, naturalne jest, że pojawia się również strach, jak cień towarzyszący światłu. Strach przed zranieniem, przed nieodwzajemnieniem, przed narażeniem się w sposób, który może zostawić blizny. Jednak trzeba zapytać siebie, na ile warto się chronić do tego stopnia, że przestajesz żyć czymś, co może przynieść prawdziwe szczęście. Ta osoba, która nie potrafi wymazać cię z pamięci, nieustannie toczy wewnętrzną walkę. Zastanawia się, czy powinna pozwolić, by uczucie rosło, czy też powinna spróbować je powstrzymać, udawać, że to wszystko to tylko wymysł umysłu, coś bez prawdziwego znaczenia. Ale za każdym razem, gdy próbuje zapomnieć, coś w jej wnętrzu uniemożliwia jej pójście naprzód. To tak, jakby wszechświat próbował jej powiedzieć w jakiś cichy sposób, że tego uczucia nie należy ignorować. A co, jeśli zdecydowałbyś się dać znak? Gdybyś zrobił coś, co wyraźnie pokazałoby tej osobie, że również o niej myślisz. Może nie musi to być nic wielkiego ani dramatycznego. Czasem wystarczy prosty gest, aby przełamać lody i otworzyć drogę do głębszej rozmowy. Proste cześć może być pierwszym krokiem do rozmowy, na którą od dawna czekasz. Ale może też być tak, że wciąż nie jesteś gotowy na ten krok. Może potrzebujesz więcej czasu, aby zrozumieć swoje własne uczucia, aby uporządkować myśli i wiedzieć dokładnie, co chcesz przekazać. Nie ma pośpiechu, ponieważ prawdziwe uczucie nie zanika z czasem. Ono tylko dojrzewa, pogłębia się i wzmacnia. Ta osoba, która tak często o tobie myśli, nie wie, jak wyrazić wszystko, co czuje. Słowa wydają się niewystarczające, a działania ograniczone. Czuje się rozdarta między chęcią zbliżenia się, a strachem przed przestraszeniem cię, przed byciem źle zrozumianą. I to jest jeden z najbardziej intensywnych bólów osoby, która czuje coś głębokiego do innej osoby. Strach, że uczucie nie tylko nie zostanie odwzajemnione, ale także źle zrozumiane, zniekształcone przez słowa, które nie mogą wyrazić tego, co naprawdę dzieje się wewnątrz serca. W tym momencie cisza może stać się zarówno sprzymierzeńcem, jak i wrogiem. Z jednej strony pozwala na refleksję, czas na lepsze zrozumienie tego, co naprawdę się czuje. Z drugiej strony może stworzyć dystans, który z czasem staje się trudny do pokonania. Cisza może przemienić się w niewidzialną, lecz potężną barierę, która uniemożliwia prawdziwe spotkanie dwóch pragnących się serc. Więc powinieneś sobie zadać pytanie, czy jesteś gotów podjąć ryzyko bycia znowu wrażliwym? Czy jesteś gotów porzucić strach i pozwolić, aby to uczucie ujawniło się w bardziej prawdziwy, bardziej jasny sposób? Być może boisz się, że zbliżając się odkryjesz, że wszystko było tylko nieporozumieniem, błędną interpretacją znaków i słów. Ale możliwe jest również, że otwierając się, odkryjesz, że uczucie jest odwzajemnione, że osoba, o którą chodzi, również czekała na twój sygnał, coś, co pozwoli także jej wyrazić się bez rezerw. To jest piękno i złożoność ludzkich relacji. Spotkanie dwóch dusz, które z często nieznanych powodów spotykają się w konkretnym momencie, w określonym czasie i miejscu, aby uczyć się od siebie nawzajem. Niezależnie od wyniku, ważne jest, abyś był szczery wobec siebie samego, nie próbując stłumić czegoś, co wydaje się tak naturalne, tak silne, tak realne. Teraz, jeśli czujesz, że to właściwy moment, może nadszedł czas, aby wysłać wiadomość, umówić się na spotkanie, rozpocząć rozmowę, która od dawna czeka na swoją chwilę. Może nie musi to być coś definitywnego. Czasem proste, ponowne spotkanie może wystarczyć, aby wyjaśnić to, co jeszcze pozostaje otwarte. Najważniejsze jest, abyś był gotów słuchać,
czuć, pozwolić tej więzi rozwijać się w naturalny sposób, bez pośpiechu, bez wygórowanych oczekiwań, ale z intencją bycia szczerym wobec siebie i drugiej osoby. Jeśli Twoje serce jest nadal otwarte na to uczucie, może nadszedł czas, aby podjąć bardziej zdecydowane działania. Prawda jest taka, że masz okazję przeżyć coś, czego niewielu pozwala sobie doświadczyć naprawdę. Prawdziwą więź, zbudowaną ze szczerych uczuć, bez masek, które codzienność często zmusza nas nosić. I chociaż może to wydawać się przerażające, jest to również wyzwalające wiedzieć, że jesteś wierny temu, co czujesz. Ta osoba po drugiej stronie nadal próbuje rozszyfrować, co dokładnie w niej wywołałeś. Mentalnie wraca do tego momentu, kiedy powiedziałeś coś, co dotknęło ją w tak wyjątkowy sposób. Czego możesz nie wiedzieć, to że dla niej ta fraza, ten specyficzny komentarz, znaczyła coś więcej niż tylko słowa. Miała ona większe znaczenie, jakby była tam ukryta prawda, którą tylko serca mogą rozpoznać. Mogło to być dla ciebie coś trywialnego, coś powiedzianego bez wielkich zamiarów, ale dla niej było to początkiem nowej percepcji, nowego sposobu patrzenia na ciebie, widzenia, czym moglibyście być razem. Intensywność tego uczucia budzi wątpliwości i nadzieje w równym stopniu. Jednakże to nadzieja zawsze okazuje się silniejsza, ponieważ to pragnienie prawdziwego połączenia z kimś motywuje najczystsze ludzkie działania. Nawet pomimo unoszących się wątpliwości, ta osoba wybiera wiarę, że jest tam coś więcej, coś, co warto zgłębić. I w głębi duszy czujesz to samo. To uczucie, że rozumiecie się w szczególny sposób, nie jest iluzją. Jest to manifestacja bliskości, która sięga poza powierzchowność, poza to, co oczy mogą zobaczyć lub słowa opisać. Jeśli zdecydujesz się zrobić krok do przodu, ważne jest, aby zrobić to z jasnością intencji. Ta osoba zasługuje na to, by wiedzieć, co naprawdę czujesz, nawet jeśli oznacza to ujawnienie swoich niepewności. Czasami szczerość jest najpotężniejszym gestem, jaki możemy komuś ofiarować. Zwłaszcza, gdy wiąże się to z przyznaniem się do tego, że jesteśmy bezbronni i otwarci na uczucie, którego nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować. Ona z kolei potrzebuje właśnie tego rodzaju prawdy. Nawet jeśli nie mówi tego bezpośrednio, to najbardziej pragnie zrozumieć, co naprawdę dzieje się w Twoim wnętrzu, ponieważ sygnały, które dotychczas zostawiłeś, są dla niej zarówno jasne, jak i niejasne. I nie jest jej łatwo radzić sobie z tą dwuznacznością, z tym uczuciem, że coś jest oczywiste, a jednocześnie wydaje się nieuchwytne. Ona chce wiedzieć na pewno, czy czujesz to samo, czy też wszystko to jest tylko owocem jej wyobraźni, idealizacją stworzoną wokół momentu, który był zbyt wyjątkowy, aby go zapomnieć. Choć boisz się ryzyka odrzucenia lub odkrycia, że jej uczucia nie są tak silne jak twoje, jest piękno w próbowaniu. I to piękno polega na tym, że nawet jeśli rezultat nie będzie zgodny z oczekiwaniami, byłeś uczciwy wobec siebie samego i wobec osoby, która zajmuje twoje myśli. Odwaga bycia szczerym pozwala nam żyć w pełni, a tego rodzaju postawa może zmienić nie tylko twoje życie, ale także jej. A co, jeśli uczucie jest wzajemne? A co, jeśli odkryjesz, że przez cały ten czas ta osoba również czekała na twój gest, na znak, że to, co czujecie, jest prawdziwe i warte przeżycia? W tym przypadku przed tobą otworzy się możliwość na głęboki związek, gotowy do odkrycia. Okazje do szczęścia są rzadkie, a kiedy się pojawiają, często ukryte są pod postacią niepewności i wątpliwości. Kluczem jest nie pozwolić, by strach przed zranieniem był większy niż pragnienie bycia szczęśliwym. Musisz zrozumieć, że miłość, kiedy jest prawdziwa, nie musi być przyspieszana. Rozwija się naturalnie, bez potrzeby przymusu ani pośpiechu. To samo dotyczy tej relacji. Jeśli między wami jest coś głębszego, objawi się to w sposób jasny, choć może nie od razu. Ważne jest, aby dać temu przestrzeń, by się wydarzyło, bez nacisków, bez przymusu, ale również bez ukrywania się lub unikania tego, co naprawdę czujesz. Jeśli zdecydujesz się iść naprzód i otworzyć swoje serce, zrób to z intencją dzielenia się, a nie tylko uzyskania odpowiedzi. Miłość nie jest wymianą handlową. To oferta, dar, coś, co oferuje się bez gwarancji zwrotu. Ta gotowość do dawania bez wiedzy, co otrzymasz w zamian, jest tym, co czyni połączenia naprawdę znaczącymi i transformującymi. A osoba, która nie może przestać o tobie myśleć,
również potrzebuje jasności, aby wiedzieć, jak poradzić sobie z tym, co czuje. Pragnie zrozumieć swoje własne uczucia, gdy łączy się z Twoimi. Dlatego, kiedy nadejdzie odpowiedni moment, aby się zbliżyć, pozwól, aby to zbliżenie było lekkie, ale pełne prawdy. Nie potrzeba wielkiego gestu, aby okazać zainteresowanie. Czasami proste spotkanie może wystarczyć, aby odnowić to, co poczuliście na początku. Niezależnie od tego, jaki będzie następny krok, ważne jest, aby był on podjęty świadomie i z pewnością, że jesteś gotów stawić czoła temu, co nastąpi, czy to potwierdzeniu uczuć, czy to zrozumieniu, że może nie jest to odpowiedni moment dla Was. Ważne jest, aby na końcu tego procesu móc spojrzeć wstecz i wiedzieć, że zrobiłeś wszystko, co możliwe, aby być szczerym wobec siebie i osoby, która dotknęła Twojego serca. Jeśli poczułeś, że ta wiadomość przemówiła bezpośrednio do Ciebie, nie wahaj się odezwać. Chcę wiedzieć, co myślisz o tej intensywnej i niespodziewanej więzi, którą tutaj opisałem. Czy przeżyłeś coś podobnego? Czy czujesz, że ktoś nie wychodzi z Twojej głowy? Skomentuj poniżej, podziel się swoim doświadczeniem lub powiedz, co czułeś, słuchając tego scenariusza. A jeśli spodobała Ci się ta refleksja, zasubskrybuj kanał, aby nie ominąć więcej głębokich treści jak ta. Zostaw lajka, żebym wiedział, że chcesz więcej takich wiadomości, pełnych emocji i znaczenia. Twoja interakcja robi wielką różnicę. Razem możemy kontynuować tę podróż samopoznania i zrozumienia uczuć. Kliknij subskrybuj i aktywuj dzwoneczek, aby zawsze być na bieżąco.